serdecznie witam panią Beatę oraz osoby jej towarzyszące, a przede wszystkim kapłanów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jest mi bardzo miło, bo dodzwoniłam się do Niemiec i zastałam polskie grono wspaniałych ludzi, również kapłanów. Bardzo proszę powiedzieć więcej o parafii, gdzie posługują polscy kapłani oraz czy idea królowania Pana Jezusa Chrystusa Króla jest również znana w Niemczech, w środowiskach polskich. Posługujemy tutaj w polskiej misji katolickiej w Koblenz. To jest tak na południu Niemiec. I tutaj polska misja katolicka w Koblenz obejmuje też parafię w Bad Kreuznach i w Trewirze. Jest tutaj nas trzech kapłanów. Właściwie polska misja katolicka w Koblenz powstała 35 lat temu. Pierwszym kapłanem, który tutaj posługiwał, był ksiądz Henryk Bielaszewski. I właściwie to była inicjatywa taka oddolna. Ludzie chodzili, zbierali podpisy, chcieli się gromadzić, chcieli utworzenia tej misji. A od 2015 roku przybyło tu do pracy jeszcze dwóch kapłanów. Właśnie powstały nowe ośrodki w Bad Kreuznach i w Trewirze. Ja jestem proboszczem półtora roku tutaj w Koblenz teraz. No i gromadzimy naszą Polonię, wszystkich, którzy chcą się modlić. I właśnie polska misja katolicka stwarza okazję do tego, aby wzrastać ku Panu Bogu, aby razem się jednoczyć. Chodzi o to, żeby ta wspólnota była przede wszystkim silna, żeby ludzie mogli liczyć na siebie, mogli razem kroczyć ku Panu Bogu. Cóż jeszcze można o misji powiedzieć? Misja jest nie tylko wspólnotą religijną, ale także narodową, patriotyczną, bowiem tutaj właśnie jest też nauka języka polskiego. Jest zespół muzyczny, zespół pieśni i tańca, a więc staramy się tutaj naszą polskość podtrzymywać i w języku polskim są wszystkie nabożeństwa odprawiane, msze święte. Także cały czas jest ten kontakt z tymi korzeniami, z których wyrośliśmy. Wiadomo, już to nowe pokolenie, które tutaj jest, dzieci, które tutaj się urodziły, już niektóre bardziej mówią po niemiecku, myślą po niemiecku, ale jednak przychodzą z rodzicami i starają się czerpać z tych korzeni, z tych tradycji, które przywieźli tutaj rodzice. To może tyle na początek. Pięknie, że takie środowiska się tworzą i że jest taka wspaniała współpraca między kapłanami wiernymi, a dzisiaj nam bardzo potrzeba kapłanów. No tutaj nie ma takiego kościoła masowego, prawda, jak był w Polsce. Tutaj jest właściwie bardziej duszpasterstwo indywidualne, bo oprócz tego, że gromadzimy się w kościele, jesteśmy na mszy świętej, to jeszcze jest bardzo dużo spotkań takich indywidualnych na zaproszenie, gdzie ludzie proszą, chcą porozmawiać, chcą się spotkać, mają jakieś problemy i właśnie na to trzeba najwięcej czasu, energii, takiego zapału. Właśnie to jest praca z pojedynczym człowiekiem, spotkanie z nim i prowadzenie. No są też takie grupy, o tak jak my dzisiaj się spotkaliśmy od jakiegoś czasu, co niedzielę właściwie u jednej rodziny, u pani Beaty i u pana Jurka spotykamy się, wspólnie śpiewamy, coś zjemy. I również są poruszane tematy religijne, prawda? I ta wiara jest umacniana, wzajemnie się wspieramy, bo to jest najważniejsze. No i też za granicą na pewno pani w Stanach Zjednoczonych tego doświadcza, że wiele osób, którzy przyjechali, rodzina jest gdzieś daleko, są samotni i często ten adres do polskiej misji katolickiej, do Polaków jest tym pierwszym adresem, prawda? Do kapłana. Żeby czy jakąś informację zasięgnąć, czy poprosić o pomoc. I to jest właśnie dla nas szansa i okazja, żeby ludzi pozyskiwać, żeby im pomagać, żeby tworzyć tą wspólnotę tutaj. Bardzo dziękuję księdzu za te słowa. Proszę bardzo, to może teraz głos oddamy tutaj pani Beacie. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że dostaliśmy tą łaskę taką od pana, że zesłał nas tutaj i między nami wysłał tych księży, którzy nas tak pięknie prowadzą i umieją przekazać nam tą wiarę, tą głębię całą. I w sumie to jest bardzo dużo tych Polaków, którzy tutaj przychodzą. Sama nawet byłam czasami zaskoczona, że jest tylu ludzi, niby że jeszcze są tak bardzo wierzący, to tak bardzo tęsknią za Polską.
Ta polskość jednak tutaj jest cały czas i czasami się zastanawiam, czy na przykład my z chęcią wracamy do Polski, jeszcze pobędziemy trochę w tych Niemczech, ale z tęsknota wracamy do Polski. W Polsce jest najpiękniej. Tak myślę, teraz podam następną osobę, która na pewno też będzie chciała się wypowiedzieć. Teraz mój mąż jest. No cóż, ja mogę dodać. Ksiądz Zbigniew powiedział praktycznie wszystko. Ja tylko mogę dodać ze swojej strony, że mamy to szczęście, że otaczają nas ludzie, którzy myślą podobnie jak my, zachowują się podobnie jak my i mają w sercu prawie to samo, co my. A naszym księdzom dziękujemy za to, że tak jak my, są wierni tradycji chrześcijańskiej i naszej katolickiej, no i polskiej. I my to pielęgnujemy. To, że jesteśmy kilkaset kilometrów od naszych rodzinnych domów, to nic w nas w ogóle nie zmienia. My się czujemy, jakby to była część naszej ojczyzny, część naszego kraju i to wszystko, co pielęgnujemy w naszym kraju, sprawujemy tradycje codziennie, co tydzień, w niedzielę. To samo kultywujemy również i tutaj za granicą w Niemczech. Także spotkania nasze są bardzo rozmaicone. Na przykład dzisiaj mamy zespół, który nam tutaj na żywo grał. Oni się już powoli pakują, bo przyjechali z Kochem, takiego pięknego miasteczka oddalonego od nas o 25 kilometrów, słynnego zresztą z win mozelskich Rieslingów głównie. I za chwilę przekażę tutaj pani Ani, szefowej zespołu, żeby dodała coś od siebie. I my tutaj jej torujemy drogę artystyczną, bo wydała pięknego singla i po gregoriańsku zaśpiewała nam kilka pięknych utworów i wszyscy byliśmy zachwyceni i torujemy im drogę. Pewnie będzie jakiś występ w szerszym gronie, gdzie akustyka będzie lepsza i gdzie będą mogli swoje możliwości troszeczkę bardziej uwypuklić. No i dziękujemy też pani, że pani krzewi tą tradycję i kulturę chrześcijańską na antenie, bo bez takich ludzi jak pani to powoli wygasałaby ta nasza polskość poza granicami. A tak ktoś zawsze coś posłucha i być może powróci do korzeni. I teraz oddaję głos naszej pięknie śpiewającej. Śpiewa również po angielsku takie kawałki, że w Chicago to nie jeden tam chciałby posłuchać. Już przekazuję. U nas jest przed 20 godziną, także dobry wieczór. Ewa z tej strony Goldberg. Ja chciałam tylko serdecznie podziękować księżom, księdzu doktorowi Zbigniewowi, ksiądz doktor Zbigniew Sokłosa i ksiądz Piotr Prończuk tutaj wspierają nas w swoich działaniach i tak są bardzo życzliwi nam. Jestem bardzo wzruszona, także Bóg zapłać za wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Przekażę telefon dalej. Dobrze, a proszę powiedzieć tylko, Państwo nagrywacie chorały gregoriańskie, tak? Tak. Pięknie. Tak. Teraz właśnie, gdy omawialiśmy repertuar na mszę z okazji Święta Chrystusa Króla 21 listopada, to też właśnie tutaj księża są otwarci na to, żeby chociażby w rytuale gregoriańskim zaśpiewać chociażby części stałe mszy, takie jak Sanctus czy Agnus Dei. Proszę jeszcze tylko powiedzieć, gdzie można nabyć płytę z chorałami gregoriańskimi? Taką kolebką, fundamentem, gdzie kształcą nas chorału gregoriańskiego, to jest w Polsce Poznań oczywiście, Szkoła Chorału Gregoriańskiego, Schola Cantorum, ale w Trior odbywają się warsztaty corocznie. Trior we Francji. Skierowałabym właśnie tutaj Poznań, na pewno wydał chorały gregoriańskie i Trior Francja, te miejsca. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Piotr Prończuk z tej strony. Ksiądz Zbyszek, z którym współpracuję, już powiedział całkiem sporo na temat naszej pracy duszpasterskiej tutaj. Ja tylko pokrótce powiem, że już niedługo, bo zmienię misję, w której posługuję, ale będzie to dalej na terenie Niemiec, w diecezji Rottenburg-Stuttgart, ale do tej pory pracuję jeszcze tutaj w naszej polskiej misji katolickiej w Koblenz, w Bad Kreuznach. I swoją pracę widzę też chyba przez pryzmat taki patriotyczny, bo jeśli chodzi o ten wymiar przekazywania wiary i naszej wspólnej chrześcijańskiej kultury, która nas łączy, no to tego no nic nie jest w stanie zastąpić. To jest to, co tak w gruncie rzeczy tak naprawdę tak nas Polaków jednoczy. To jest to, nasza wiara,
to, z czego wywodzi się nasza kultura. I choćby te nasze spotkania, które tutaj odbywamy, także prywatnie, w nich tkwi właśnie ten korzeń naszej chrześcijańskiej wiary, a chrześcijańska wiara opiera się przecież na Chrystusie, który jest naszym królem, który mówi o Królestwie Bożym, który sam siebie królem tytułuje. Więc tutaj to odniesienie jest zawsze obecne, chociaż może nie zawsze bezpośrednio nazwane. Jednak rzeczywiście jest tak, że nie wiem, jak tam dokładnie jest w Stanach Zjednoczonych, ale u nas tutaj w Niemczech to rzeczywiście Polacy koncentrują się chyba głównie wokół polskich kościołów czy polskich misji katolickich. I tutaj na fundamencie naszej wspólnej modlitwy, praktykowania wiary naszych ojców, rodzą się relacje, rodzą się przyjaźnie i rodzi się też kultura. I ja myślę, że to, co pani usłyszała od pani Ewy, to jest też owoc chyba tego właśnie. Właśnie kultura, która powstaje na bazie wiary, na bazie naszej wspólnej chrześcijańskiej tradycji. To chyba tyle ode mnie na ten moment. Myślę, że właśnie w grupie z kapłanami można przetrwać najtrudniejsze chwile, wspólna modlitwa i wtedy naprawdę człowiek się nie lęka niczego. I wspaniale, że jest taka piękna relacja. Tutaj jeszcze ksiądz Zbigniew Stokłosa. Chciałbym tylko dopowiedzieć, że często uświadamiamy sobie, że nasz pobyt tutaj w Niemczech jest również związany z jakąś misją, którą nam wyznacza Bóg, że każdy z nas jest tutaj po coś i odkrywamy to, po co tutaj jesteśmy, kiedy uda nam się właśnie kogoś przybliżyć do Pana Boga. I myślę, że dla społeczności niemieckiej też jesteśmy takim wielkim świadectwem. Ta nasza polska pobożność też jest i pociągająca dla Niemców. Ona też się rozwija, na przykład kult Jezusa Miłosiernego. Sam takie nabożeństwa zacząłem odprawiać polsko-niemieckie właśnie do Miłosierdzia Bożego, gdzie przychodziło też wielu Niemców i przychodzi do tej pory, pomimo że odszedłem z tego miejsca, już to jednak te nabożeństwa i msze święte polsko-niemieckie w pierwsze piątki są tam ciągle praktykowane. I to jest bardzo piękne, że zarażamy naszą wiarą, pobożnością też i tutaj mieszkających na terenie Niemiec. Nie tylko Polaków, ale również Niemców. Cóż jeszcze można dodać? No to bycie tutaj to naprawdę jest po coś. Jest po coś i widać tego owoce. Wielu Niemców również chce się zbliżać do Boga, szuka Pana Boga i staramy się również to im umożliwiać i pokazywać im drogę, którą mogą pójść razem z nami. Dziękuję bardzo. Porównując Chicago, myślę, że tutaj w Chicago też Polacy, Polonia jest przykładem dla świata, bo chyba najwięcej ludzi uczęszcza do kościoła. I myślę, że inne narodowości mogą brać przykład od nas Polaków. Właśnie każdy z nas pewnie ma jakąś misję do wypełnienia, wolę Bożą, w zależności, gdzie Pan Bóg pośle. Także chyba nie ma przypadków, prawda? No dokładnie, nie ma przypadków. Pan Jezus to wszystko zaplanował. Ja jeszcze tylko bym chciała dopowiedzieć jedną jeszcze rzecz właśnie o obrazie Chrystusa Króla, którego mamy pielgrzymującego, który trafił do mnie, z czego jestem bardzo szczęśliwa, że dostąpiłam takiej łaski Bożej. Obraz oczywiście już został przekazany do Trieru. Tworzyła się niesamowita kolejka. Wszyscy chcą obraz Chrystusa Króla pielgrzymującego, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi. I cieszymy się z tego, że Chrystus Król jednoczy i pogłębia w nas taką piękną wiarę, że wszyscy są po prostu tak szczęśliwi, ja po prostu widziałam, ja słuchałam wypowiedzi, telefony, które dostawała z zapytaniem, kiedy możemy go otrzymać, kiedy do nas przyjdzie obraz Chrystusa Króla. To jest takie piękne świadectwo. Ja jestem po prostu tak szczęśliwa z tego tytułu, że po prostu był u mnie Chrystus Król i którego mogłam dalej przekazać. No, czyli, i teraz właśnie 21 na święto Chrystusa Króla chcemy zorganizować przepiękną mszę dla Chrystusa Króla, Króla Wszechświata. Właśnie i tutaj ustalamy właśnie, jesteśmy w trakcie ustalania, jak tą uroczystość zorganizować. Początek był tutaj u Pani. Pani zapoczątkowała, tak? Tak, tak. On do mnie tutaj trafił od Pani Sary, z którą spotykałam się, nie wiedząc o tym, że ona jest też Polką,
na mszy trydenckiej w klosztorze Engelport. No i teraz właśnie mam taki kontakt z tą panią Sarą. Jestem bardzo szczęśliwa, że w ogóle mogłam poznać kogoś takiego jak ona. No i że dostąpiłam zaszczytu, jako pierwsza otrzymałam ten obraz Chrystusa Króla tutaj, który mogę dalej przekazywać. Wiem, że jest we Włoszech, w różnych Stanach Ameryki, w wielu krajach Europy. Pan Bóg sobie znajdzie spośród tłumu kilka osób i one tą iskierkę rozpalają. Idzie tak w bardzo szybkim tempie. Pan Jezus dotyka serc ludzi, którzy pragną wszystko uczynić, ażeby królował w Polsce i na świecie. Jest to radosna dla nas nowina, że również w Niemczech Pan Jezus jest czczony. Budujące jest to, że osoby oczekują na obraz, żeby przyjąć do swojego domu i że kapłani są tak otwarci, ażeby uczcić Pana Jezusa w święto Chrystusa Króla. Wielu kapłanów właśnie zawierza parafię i przygotowuje się do tego. Ewa z tej strony, Goldberg. Ja chciałabym tylko jeszcze zaakcentować, że mamy październik, miesiąc Matki Bożej Różańcowej. Tak. I tutaj być może nawet myślę, że księża wiedzą o tym, że spotykamy się online o godzinie 20:00, odmawiamy różaniec i do naszej tutaj takiej niemieckiej, że tak powiem, grupy dołączyła na przykład osoba też z Polski, która jest mile zaskoczona tym, że my online właśnie spotykamy się, tak organizujemy sobie dzień, żeby właśnie o tej 20:00 wspólnie odmówić czy dziesiątkę, czy też całą tajemnicę Różańca Świętego. To takim październikowym, malutkim akcentem z Marią Bożą. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Piękna inicjatywa. Proszę jeszcze powiedzieć, jakie nastroje panują w Niemczech. Czy tam powiewa trwogą, czy raczej spokojnie? Na razie nie ma grozy. Żyjemy spokojnie. Myślę, że tutaj na razie będzie spokój. Na razie nam nic nie grożą. Nie zakazami jakimiś, nie mamy na razie jakichś zakazów, nakazów. Na razie żyjemy spokojnie. Myślę, że chyba zakończą, że nie będzie już takiej, jak było wcześniej, bo wcześniej mieliśmy różne zakazy, nie wolno było nam odprawiać mszy, były zakazane i różne takie były rzeczy. Zresztą my żeśmy się oczywiście nie dali tym różnym zakazom i nakazom, bo po prostu nie można poddawać się wszystkiemu, trzeba trochę powalczyć. Tak, ale my nie jesteśmy tymi, którzy nie walczą, my walczymy. Tak, ale my ufamy Bogu i dajemy się prowadzić Jego ścieżkami, dlatego nie przejmujemy się zbyt mocno różnymi sytuacjami, które nas spotykają, bo to jest wpisane w naszą drogę do nieba. Tak. A tak przy okazji na marginesie to chciałem powiedzieć, że nasi księża są bardzo twórcy i kreatywni. I tutaj nie tylko grupy muzyczne, ale też ksiądz Zbigniew powołał do życia grono poetów, którzy tworzą katolickie również wiersze. To tyle. Także jest bardzo ciekawie, jest po polsku, jest przyjemnie i sympatycznie. No właśnie, tam gdzie jest modlitwa, tam jest pokój w sercu i tak nie dosięga to, co dzieje się na świecie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i poproszę o błogosławieństwo dla wszystkich słuchających nas. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pozwolę sobie przeczytać fragment poezji Jerzy Góra, Światłość. Idziemy wybraną przez Ciebie drogą i nikt z nas nie błądzi. Nikt z nas nie kluczy, lecz ci, którzy znają i słyszą z daleka, wiedzą, że Pan nasz tam jest i na każdego z nas czeka. To fragment, mam nadzieję i chciałabym i głęboko wierzę właściwie w to, że cały wiersz, cała ta piękna, to świadectwo, światłość, twórczość będzie przesłana do Pani. Z Panem Bogiem. Serdecznie pozdrawiam naszych rodaków w Niemczech, tutaj z Chicago i również niech Pan Bóg błogosławi i króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Z Panem Bogiem. Serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem. Dziękujemy. Aby jedność była odnowiona w nas,
aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas, aby świat cały poznał uczniów nas.